wrapped up, I am on my way, I'm in motion. Dzień dobry. Trzeba wstawać. Stefa, wstajemy. No pokaż, jak robisz. Yeah. What's that? Mam tutaj zapakowane rzeczy z kalendarzy. No i teraz otwieramy, co w tych kalendarzach dnia dzisiejszego się znajduje. Mamy z Rituals krem do rąk. Z Lumen jest... O, taki serum, myślałam, że to jest podkład. Ale jest to serum natychmiastowe rozświetlenie, natychmiastowy glow. Makeup Revolution jest... O, płynny rozświetlacz, myślałam, że to błyszczyk. Jest unicorn, taki on się mieni na niebiesko. I tutaj jest jeszcze The Body Shop. Body Shop. Mam tutaj coś z Yves Rocher, to jest lakier taki ciemny. O, Stefania wyszła. Usłyszałaś kalendarza, ale do swojego nie chciałaś wyjść. No nie chciała, pod łóżkiem była schowana jeszcze. Jeszcze się nie przekonała tutaj, jeszcze się trochę boi. Więc taki lakier bordowy. W NYX Cosmetics była pomadka taka w brązie. Bardzo, bardzo mocnym brązie, taka czekolada w sumie. I w samym Body Shop jest, o, już to miałam, to jest ten jogurt do ciała wegański Moringa. Cały produkt pełnowymiarowy. Superłowy. I co, teraz byś chciała swój? Tak? A to musimy do tamtego pokoju pójść, odważysz się? Idzie, jednak się przekonała. No zobacz, swój kalendarz to jest. Zobacz. No. Chodź tutaj, nie bój się. Zobacz, co dzisiaj będzie. Nawet kalendarz jest w stanie ją przekonać, żeby wyjść, nie? Wołowina dzisiaj. No, wołowinka. Ja wiem, no. Się? Stefa. No. Dobre było. A, jaka przestraszona jeszcze. Czas powysyłać ostatnie paczki, więc jestem jak Święty Mikołaj, cała torba paczek, idę na pocztę. Nie odzywałam się w sumie do Was przez połowę dnia, bo no, sporo było załatwiania, takiego jeżdżenia po sklepach z rodzicami, wiecie, o co chodzi. No a teraz już wszystko jest ogarnięte, no i teraz jadę właśnie z Adamem do weterynarza, więc Stefania znowu jest tutaj w kontenerku. Jedziemy, znowu dramat. I jeszcze większy dramat będzie u weterynarza. Ale trzeba to zrobić, trzeba przede wszystkim obciąć pazurki, bo nie chcę ryzykować, jednak trójka dzieci, dwa psy, zupełnie nowe otoczenie. To jest jednak kot, może się przestraszyć, ona nie ma kontaktu z moimi dziećmi, więc może być różnie, więc na wszelki wypadek lepiej obciąć pazurki. Stawcia! Co tam? Jest foch, co? Mhm. Idziemy. Stawcia, ty się nic nie odzywasz. Wyszliśmy od weterynarza. Jestem mega dumna ze Stefanii i wdzięczna Adamowi, bo Adam ją trzymał, ja ją uspokajałam, a weterynarz dał radę obciąć jej pazurki.
ona zawsze zamienia się w demona i po prostu chce pożreć żywcem każdego weterynarza, drapać, gryźć i wszystko naraz. W domu momentalnie zmienia się w aniołka, jak wraca do domu, jest taka wdzięczna, że już tam nie musi być. A tutaj naprawdę się udało, szybko, w miarę sprawnie i jedziemy już do domu. Tylko się nie odzywa do nas, jest fok wielki. Trudno no, czasem trzeba. Wieczór kinowy, idziemy do kina, ale właśnie myślimy na jaki film. Chciałam iść na jakieś świąteczne, ale lecą bardzo późno, więc chyba wybierzemy coś innego. Jakieś wojenny na przykład, by było bardzo klimatycznie. Święta to w ogóle jedna wielka wojna. W sumie, właśnie przechodzimy przez galerię. Straszne. Myśleliśmy nad Kurskiem, wojennym filmem, ale chyba jednak będzie Mary Poppins. Pójdziemy na jakiś shopping. Mina zadowolona. Mogę podłubać w nosie. Możesz, no. Też. Cudownie jest mieć kartę Unlimited. Jesteśmy w szoku, ta galeria jest prawie że pusta. No chyba nie ma ludzi. Także można iść na zakupy. Bez Insta jedziemy? Idź. Fajne piżanki to są. To jest taki leniwiec. O. Bluza idealna dla mnie i dla wszystkich fanek Stefanii. Męska piżamka w Gisette. Świetna, nie? Zresztą odpowiadając na wasze pytania, to tutaj Adam kupił te swoje kapcie. W Gisette kupiłeś te swoje kapcie, nie? Tak, ale to było chyba w wakacje w ogóle. No, z pół roku temu już. Chyba z dwie kolekcje temu. Na wyprze. Chciało mi się kupić świetną pompkę w Homeniu w promocji, ale to pokażę wam jutro. No i oczywiście będę rysować pompkę dla rodziców, bo pytacie cały czas o nią. Nie zdążyłam, zabrałam wszystkie rzeczy do malowania do moich rodziców i będę malować tutaj na miejscu. Niestety, czas mnie pokonał, a raczej brak czasu. A teraz kino. Mamy prawie że pustą salę. Idealnie. A to tylko zimą. Wracamy już z kina. Rozpadało się strasznie, jest ponuro i brzydko. A co do filmu, mi osobiście bardzo się podobał, nie wiem jak Adam. Chyba niekoniecznie. Był taki bardziej musicalowy. Nie chcę wam tu spoilerować, ale podobały mi się niektóre fragmenty, na przykład takie grafiki, tak jakby nawiązujące do takiego starego Disneya. No. Fajne, fajne kostiumy, zainspirował mnie ten film. Ja nie jest jakiś taki wow, ale... No. Przez pół filmu... To jest spoiler. Chłop goni dzieci, żeby nie deptały trawy, a na koniec filmu jest festyn w tym parku i wszyscy depczą trawnik. O co chodzi? Ja myślałam, że coś skomentujesz. Że nie fajne, że w ogóle muzyka nie taka albo coś. I zauważyłam w ogóle, że musieli mieć bardzo duży budżet na scenografię. Nie wiem, czy to też zauważyłeś. Mega takie szczegóły fajne to było. A pół filmu na green screenie, więc... Tak, ale dużo było tych takich elementów. No nie mogę tu za dużo opowiadać, ale widać było, że naprawdę włożyli w ten film bardzo dużo pracy. Mi się osobiście podobały. Kostiumy piękne po prostu. No, więc więcej nie powiem. Jeżeli lubicie takie musicalowe, disneyowskie produkcje, to ja polecam, ale nie wiem jak go ocenić jeszcze w skali od 1 do 10. Ile ty byś dał? Myślałeś, że to? 7. No? Jak na musical? Jak na Disneya? No, chyba tak, ja też bym chyba dała 7. 7 na 10. Nie ma źle. No, dobra, ja jadę teraz do domu, Adam mnie odwozi i trzeba jeszcze wybrać cele do kalendarza pomocy. Koniecznie. I może wybiorę dwa. Z racji tego, że wczoraj nie wybierałam. Jakoś się to uda. A potem szybki montaż i spać.
nie wiem, która jest nawet godzina, ale jest chyba późno, bo już nam wszystko zamknęli w galerii i nas wygonili. Wszystko było zamknięte. Nawet toalety były zamknięte. I choinkami nam odgrodzili wejścia. Więc musi być już późno. Dzisiaj wybrałam zwierzaki. Idą święta i to miłosierdzie przed świętami niestety pcha ludzi do jakichś strasznych czynów i wybrałam takie porzucone zwierzaki. Będzie druga tutaj akcja z porzuconym. Niestety Tosia została potrącona przez samochód. Sprawca ją zostawił po prostu, więc została cudem uratowana. Możemy jej pomóc. Potrzebne są ponad jeszcze 2000, więc przelewamy. Drobna kwota naprawdę może wiele zmienić, jeżeli 2000 osób z Was, a Vlogmasy ogląda średnio tak 10 tysięcy osób, to jeżeli przelejecie po złotówce, uzbiera się to bardzo szybko. A druga akcja to misia. Misia zwykły czarny kundelek. Ja się z tym nie zgadzam. Kundelki są ekstra. Kundelki są najlepsze. Po prostu są kochane i bardzo wierne. Historia misi jest taka, że firma prowadzona przez 10 lat, upadek, wszyscy się wynoszą, psy zostają porzucone, tak po prostu, wierne, kochane. Straszni są ludzie. Takich ludzi nie rozumiem. Jak można zostawić psa, który wiernie służył przez tyle lat? On się czuł potrzebny, a teraz został porzucony tak po prostu. Pomóżmy. Pomóżmy, kochani. Przelewamy tutaj złotóweczkę 2 razy 2003 i będzie pięknie. Żegnamy się ze Stefą. Stefka? Już dobrze jest? Trochę ci lepiej, nie? No, więc żegnamy się ze Stefką, montujemy szybko dla Was vlogmasę i idziemy spać razem. No, to do zobaczenia.